Nazywam się Karol Siuszka. W zasadzie całe życie pracuję w Teatrze Cieszyńskim, w scenie polskiej w czeskim Cieszynie. Jestem aktorem, reżyserem, kierownikiem sceny polskiej, byłem kierownikiem sceny czeskiej i długie lata dyrektorem tego teatru. W tej chwili jestem na pół etatu aktorskim, no i gram nic więcej. Na tym terenie, nazwijmy to Śląska Zachodniego, Cieszyństwa Cieszyńskiego, nigdy nie było specjalnych waśni typu religijnych, politycznych, narodowościowych i tak dalej. Jeżeli były, to one były takie malutkie na tym. I lud w zasadzie tutejszy walczył ze sobą kulturą. Śpiewem, tańcem, poezją, malarstwem i tak dalej, i tak dalej. Nigdy ich nie interesował topór, flinta, zabić, zamordować kogoś albo coś takiego. I w okresie międzywojennym była między innymi koncepcja, żeby, ponieważ tu wiadomo, że to zostało podzielone, Księstwo Cieszyńskie, żeby tu oprócz tego, że były szkoły, literatura i tak dalej, stworzyć teatr, teatr zawodowy. To był taki półzawodowy, byli nauczyciele w zasadzie i czwórka, piątka aktorów. Ale to powstała idea tego przy macierzy szkolnej, ale to idea tego padła w 1939 roku i wróciła po wojnie. Kiedy dyrektorem teatru był wielki miłośnik kultury i teatru polskiego Józef Zachic, on się skumał z dyrektorem w Bielsku Białej, z dyrektorem Gąsowskim i Gąsowski go namówił, wiesz co, kiedy tu jest taka ilość Polaków i na tak wysokim poziomie kultury, to spróbuj założyć po prostu przy Teatrze Cieszyńskim scenę polską. Rzeczywiście mu się to niesamowicie spodobało. Pojechał do Pragi i po prostu udało mu się założyć scenę polską, którą powierzony został stworzeniem tegoż zespołu pan Władysław Niedoba, już wówczas pracownik Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, Wydział Teatru. I on został powierzony tego, i on to stworzył. Jeździł po prostu po Zaorzu, znał te zespoły i powyciągał kilku aktorów z tych zespołów. Państwo Gogułków, Bobków, Modrzyków, etc., etc. Ja ich wszystkich poznałem. Ja przyszedłem do teatru w 1959 roku, kiedy zrobiłem maturę i też w zasadzie przez przypadek. Traf chciał, że kolega współpracował ze sceną polską i mówi, wiesz co, oni tam robią rewizora i potrzebują takich muzyków tam, którzy coś tam robią na tym, chodź tam. I rzeczywiście, no poszedłem tam na te próby generalne, była tam, ale to już jest opowieść pani Wandy Cejnar, ówczesnej kierownika literackiego sceny polskiej, była na tych próbach, była pani Dąbrowska, reżyser Teatru Narodowego w Warszawie i ona podobno powiedziała dyrektorowi Zachicowi, który reżyserował tego rewizora, to był przedstawienie rewizor, i żeby zaangażować tego młodego człowieka, który tam się gimnastykował na scenie.
kiedy chodziłem do gimnazjum w 50-tych latach, to zarząd główny, głos ludu wtedy, czy scena polska, to było coś takiego, co profesorowie gimnazjum uważali za coś mniej wartościowego. W związku z czym, jeżeli człowiek powiedział, że przeczytał artykuł w Głosie Ludu, czy widział przedstawienie sceny polskiej, no to w zasadzie został wyśmiany przez profesora, w związku z tym, żeśmy siedzieli i w ogóle się na ten temat nie odzywali. Ale wracało się nam to po studiach. Kiedy żeśmy skończyli studia gdzieś tam, obojętnie Praga, Brno, Omuniec, Ostrawa, czy w Polsce mało, bo wtedy nie było paszportów, nie było wolnej granicy, prawda? W związku z czym to wracało później, kiedy pożenili się, mieli dzieci i naraz stwierdzili, że czegoś im brakuje. I zaczęli z powrotem przychodzić do teatru. Myśmy kiedyś grali plus minus przedstawienie, które się zrobiło, około 40-50 razy. Z tego powodu, że grało się w każdej wiosce. I załóżmy, jeżeli w takiej knajpce, gdzie była scena malutka i mała ta sala, przyszło powiedzmy 80-100 osób, to było pełniutkie. Pamiętam w Napszy, jak się przychodziło do Kosa, no to tam przyszło rzeczywiście koło tych 100 osób i było to pełniutkie. Później zaczęły powstawać domy kultury i te małe wioseczki, te małe salki, gdzie myśmy grywali, po prostu odpadały. W związku z czym w tej chwili zostały duże ośrodki typu Trzyniec, Cieszyn, Karwina, Orłowa, Hawierzów, prawda? I mamy 5 takich stacji. Kiedyś, powiedzmy, nie było Hawierzowa, ale był Błędowice, Sucha Górna, Sucha Średnia, Sucha Dolna. Były 4 przedstawienia, powiedzmy, w tym, a w tej chwili jest jedno przedstawienie w Hawierzowie. To samo było, myśmy w Karwinie grali 5 przedstawień, w tej chwili jedno. Ponieważ się to napędzi do tej wielkiej sali. W związku z czym ilość tych przedstawień jakby spada, ale zostaje ilość abonentów, widzów. Że ilość tych widzów, która przychodzi do teatru, po prostu zostaje jakby stała, taka od lat. I z tego należy się niesamowicie cieszyć. Znajdujemy się w teatrze na małej scenie, tak zwanej B52, kiedyś zagospodarowanej przez jedną ze scen Teatru Cieszyńskiego, czyli scenę Lalek Bajka. Oprócz tego w naszym teatrze działa scena polska, której jestem kierownikiem, i również scena czeska. Oprócz przedstawień skierowanych przede wszystkim dla młodzieży, prowadzimy również zajęcia warsztatowe z młodzieżą szkolną, i to zarówno jeśli chodzi o szkoły podstawowe, jak również licea i inne średnie szkoły. Prowadzimy dyskusje po przedstawieniach. Nasze koleżanki prowadzą również lekcje w szkołach dotyczące właśnie teatru, jak również dziennikarstwa związanego z teatrem, czyli pisania recenzji i tak dalej. Staramy się możliwie często wyszukiwać tematy związane z regionem. Wiem, że publiczność tego od nas oczekuje i chętnie to robimy. Przynajmniej raz na 2-3 lata udaje nam się zaproponować jakiś tekst literacki, który bezpośrednio nawiązuje do naszego regionu. Jest to bardzo przychylnie przyjmowane przez widza. Jesteśmy, jak to się mówi, jedynym teatrem w mieście, czyli teatrem, którego zadaniem jest zaspokojenie gustów całej publiczności. Także staramy się w jednym sezonie dobierać tak repertuar, żeby znaleźć, żeby znalazły się tam
sztuki zarówno dla młodzieży, jak i dla widzów w starszym wieku, żeby znalazły się tam komedie, jak i dramaty, żeby znalazła się tam literatura współczesna, jak i literatura klasyczna, a czasem nawet bajki. Choć mamy, jak już wspomniałem, scenę Lalek Bajka, która specjalizuje się w literaturze dziecięcej. W tej chwili Scena Polska tworzy 14 aktorów i spicjent Suffler. W latach dawniejszych bywało to nieco więcej, dochodziliśmy do 20 osób w zespole artystycznym, ale myślę, że te 16 osób to jest jeszcze taki zasób ludzki, z którego korzystamy, żeby zagrać większość repertuaru Sceny Polskiej. Cieszymy się, że nasi przodkowie w roku 1951 założyli przy już istniejącym i działającym teatrze w czeskim Cieszynie Scenę Polską. Ja związałem z nią swoje życie zawodowe i nie żałuję tego. Już od kilkudziesięciu lat współpracuję właśnie ze Sceną Polską, w zasadzie od 17 roku życia. Można powiedzieć, że nieprzerwanie. Także Scena Polska jest dużą częścią mojego życia i tak jak dla wielu ludzi tutaj na naszym terenie, wielu znanych aktorów współpracowało ze Sceną Polską, debiutowało zarówno polskich, jak i czeskich i pewnie też dużo zawdzięczają temu niezwykłemu skądinąd teatrowi, znajdującemu się, dawałoby się, na głębokiej prowincji, bo poza polskim życiem teatralnym siłą rzeczy znajdujemy się w Czechach, jak również poza czeskim życiem teatralnym, bo gramy po polsku. Także dla obu sfer narodowych jesteśmy w pewnym sensie obcy, a przy tym myślę wzbogacający to życie teatralne obu tych narodów.